Wypisz wszystkie pary prostych, równoległych i prostopadłych. Czyli chcemy poznać proste, równoległe i proste, prostopadłe, które są na tym rysunku. Popatrz na ten rysunek i zastanów się chwilę. Przypomnę, że dwie proste są równoległe, gdy nigdy się nie przecinają. Ale zanim stwierdzisz na oko, że proste są równoległe, to pamiętaj, że warto to sprawdzić albo linijką i ekierką, albo patrząc, w naszym wypadku tak będzie, na rysunek i na oznaczenia kątów. Popatrz, mamy zaznaczone kąty proste. Takim łukiem i kropeczką oznaczamy kąty proste. Te dwa kąty tutaj są proste i odpowiadające. Więc te dwie proste, ta prosta i ta prosta, muszą być równoległe. Zatem zapiszemy, że prosta, napiszę w skrócie PR, prosta ST, ST dlatego, że przechodzi przez punkty S i T. Prosta ST jest równoległa do prostej UV. Ten znaczek to znaczek równoległość. Jeśli oglądałeś poprzedni film dotyczący prostych, równoległych i prostopadłych, to pokazywałam, jakie są znaczki równoległości i prostopadłości. To jest właśnie znaczek równoległości. Innych prostych, równoległych tutaj nie mamy. Przejdźmy dalej. Proste, prostopadłe. Proste, prostopadłe to takie proste, które przecinają się pod kątem prostym. Wspomniałam już tutaj o kątach prostych, więc na pewno widzisz, które proste są do siebie prostopadłe. Może spróbuj zatrzymać film i odpowiedzieć na to pytanie. Możesz zapisać na kartce. W porządku, które proste są prostopadłe? Na pewno prosta ST, czyli prosta ST i prosta CD. CD to ta prosta. Jest tutaj kąt prosty pomiędzy nimi, więc są na pewno prostopadłe. Ten znaczek to jest znaczek prostopadłości. Sprawdźmy dalej. Tutaj też mamy kąt prosty, więc prosta UV będzie prostopadła do prostej CD. Czy gdzieś widzisz jeszcze prostą prostopadłą? Tutaj mamy parę prostych prostopadłych. Prosta WX jest prostopadła do prostej AB.